szynowni, wciągarka, sterowanie, wszystko stare, znaczy to jest nowe, to proszę na to nie patrzeć. I wysyłamy sobie windę, nie będąc w windzie, na samą górę. I jedziemy. Tu się teraz kółeczko kręci, tu opuszcza przeciwwagę, a tu wciąga na windę w górę. A to jest po to, żeby się nie naukała, to żeby się zatrzymała i nie spadła. Ja zrobię zbliżenie przez dziurę. Widać kabinę? Nie widać, bo jest ciemno. Jest tam po spodem. Musimy popatrzeć przez inną dziurę. Też się nie da popatrzeć, bo gumę założyli. Ja ją widzę, aparat jej nie widzę, ale gdzieś tam trzeba wierzyć na słowo, że jest. Liny się rozeszły, czyli jest blisko. Ktoś chyba wsiadł albo ją zawołał na partę. Liny się zszedły, czyli już pojechała sobie. Tak wygląda silnik. Stary, duży, przewymiarowany, po cichobieżny. Z nazwy oczywiście. Tak wygląda hamulec od windy. Od dźwigu, mówiąc fachowo. Tutaj ma dwie szczęki. Przy okazji sprzęgło do silnika, bo silnik przekładnie przez takie gumy łączy. I to jest cewka tego hamulca, bo on sprężynka go hamuje, bo ta sprężynka go hamuje, a ta cewka go hamuje tylko jak na prąd. Jak to wyłączą, to winda sama zahamuje. To jest koło linowe, duże bez koła stawczego. To jest ogranicznik prędkości. Jakbyśmy tą linkę zatrzymali w miejscu, to kabina zahamuje, chwyci się tam prowadnic, nawet jakby jej liny obciąć. I on działa tak jak pasy w aucie. Jak się za szybko zakręci, to się zaklinuje i hej, i winda stanie. Jakieś 20% powyżej normalnej prędkości to powinno działać, jak pamiętam. To są kominki do chłodzenia, tutaj wydmuchuje powietrze, tutaj zaciąga. Ładnie hamulec widać, proszę bardzo. A to jest przekładnia. W środku jest ślimacznica, ślimak. Tu jest takie kółeczko duże. Tu jest ślimaczek na dole, schowany oczywiście. Kółeczko ma tam brąz czy coś takiego na sobie. To już złomiarze tylko ręce zacierają, jak to widzą. No. Tu jeszcze taki podmuch nowoczesności wpadł do tej maszynowej. No tu mamy przekaźniki, które sobie klikają i to jest cały mózg tej windy. O, tu słychać jak od położenia działa. A dziś trzeba w tej kolumnie albo w tej jest rejestr, gdzie się znajduje kabina w danej chwili. To jest schemat 13004. Tu jeszcze nie pokazałem. Styczniki. I karteczka. Wyglądałem, jakby ktoś nie wiedział. Bezpieczniki, koreczki, jak to mówią. Troszeczkę jak. Koreczki na tłumacze, porcelanki. Czasami jeden automatyczny od sterowania, żeby go można było. Palcem cztery styczniki, góra, dół, wolno, szybko. To jest w górę, to jest w dół, teraz w górę jedziemy. Tutaj jest szybciutko, tutaj po malutku i proszę bardzo, zaraz ruszy kabina. Rusza na szybkim biegu. O właśnie, jak już dojedzie, gdzie ma dojechać, to sobie na chwilę wrzuca ten wolny bieg, żeby równiej stanąć i nie szarpać. W końcu ludzi wiezie, a nie worek z kartoflami. No i długo jedzie, dość wysoko. Nie, przepraszam, tak do dołu jedziemy. Zgadza się, stycznik wolno. 201N to jest stycznik wolno. A tu jeszcze nie powiedziałem, są dwa transformatory. One pracują, jakby to powiedzieć, elektryk może zrozumie. No, dwa boki trójkąta, czyli taki otwarty trójkąt i prostownik tam sobie jeszcze gdzieś. Widzę nawet selenowy, fabryczny. Niech żyje selen. Nie żyją lata 60. i wcześniejsze.
I tak to wygląda. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Jeszcze pokażę jedną z takich, jedną z metod. Mamy windę, znaczy winda jest tam pod spodem, tu jest koło linowe, cierne, tam jest silniczek, tu mamy aparaturę sterową na przekaźnikach i załóżmy, że chcemy sobie wezwać naszą windę, albo najpierw zobaczyć w ogóle, gdzie ona jest i to patrzymy po przekaźnikach 511 i widzimy, że ona jest tutaj, chyba, dobrze widzę? No to możemy przyciskiem ją na sam dół albo na sam górę i wtedy zadziała przekaźnik 501. Udało się. I teraz patrzymy. Tu jest jej pozycja na tych przekaźnikach. Widzimy, jest na drugim piętrze, teraz wyjdzie na pierwsze. Już pomalutku. I poszła na sam dół. Tutaj mamy pierwsze 8 pięter. Tu się kończą i tu jest końcóweczka. Tak, i są 3 przekaźniki na każde piętro. To, gdzie jest kabina, rejestr po prostu pamiętający, gdzie ona jest, na którym piętrze. To jest do pamiętania, że wcisnęliśmy przycisk w kabinie, a to jest do pamiętania, że wcisnęliśmy przycisk tam na korytarzu, na piętrze. I teraz na przykład, jak ona jest na samym dole i ja sobie wcisnę raz, dwa, trzy wezwania na tych 3 pierwszych piętrach, to zobaczcie, co się dzieje. Ona nie zatrzymuje się tutaj i no leci dopiero do najwyższego, bo to jest tak zwana zbiorczość w dół. Tu się nam zatrzymała. I teraz hop-siup. Pomalutku z powrotem. Popatrzmy znowu tak. I ona przy okazji nam oskakują przekaźniki, jak wchodzi sobie już na zwalnianie. No jak oskakuje przekaźnik, no to gaśnie lampka na korytarzu, nie? Niestety lampka jest 10 pięter poniżej, więc nie pokażę jej w tej chwili. Trzeba uwierzyć na słowo. Możemy jeszcze na parterze. A teraz zróbmy sobie taką drobną różnicę, mianowicie wciśniemy przekaźniki odpowiedzialne za przyciski w kabinie, nie na korytarzach. I teraz jakbyśmy w kabinie wcisnęli przyciski, te pierwsze 4, no to ona od razu się zatrzymuje, bez względu na to, w którą stronę jedzie. I jest to z tego powodu, no, że jeżeli został wciśnięty przycisk w kabinie, to przez kogoś, kto już tam jedzie, więc jeżeli chce wysiąść na danym piętrze, to nieważne skąd jedzie, powinien wysiąść. A jeżeli ktoś sobie czeka na korytarzu, ponieważ jesteśmy w bloku mieszkalnym, no to to sterowanie zakłada, no, że będziemy tylko jechać z mieszkania na parter. Teraz to ktoś chyba wcisnął. Bądź też z parteru do swojego mieszkania. Także jeżeli wielu ludzi na różnych piętrach czeka na windę, czyli wtedy od przycisków na korytarzach te przekaźniki 502 działają, no to ona jedzie sobie na samą górę do tego ostatniego i zjeżdżając w dół, powoli wszystkich zabiera, oczywiście. Wyjątek będzie wtedy, kiedy na przykład ktoś sobie będzie chciał jechać na trzecie piętro, a na czwartym i na trzecim ktoś będzie czekał. No to teraz, proszę bardzo, zgasiło nam obydwa przekaźniki, czyli ten co wysiada, wysiada, ten co wsiada może wsiąść. To sterowanie to nie rozróżnia tutaj dla pasażera kierunku jazdy. Nie ma tych strzałeczek takich kierunkowych czerwonych świecących. Jakby one były, to by tego nie kasowało i by mu świeciło. E, panie, ta winda jedzie w górę, nie wsiadaj pan, jak pan chcesz na parter, nie? I tutaj tego nie ma. W blokach mieszkalnych tylko lampka gaśnie i to jest wszystko. Przyjeżdża winda, człowiek wsiada i jedzie, nie? No największa kicha, jak jest duży ruch, chcemy do sąsiada na górę pojechać, bo on się zatrzyma jadąc w dół, zwiezie nas na parter, bo tam ktoś czeka, albo z nami tam też ktoś jedzie i dopiero potem w górę, tam gdzie chcemy. To jest tak, jesteśmy na tym przystanku i teraz, no nie chcemy się tej klapki otwierać, na trzecie damy. I chodzi o to, że teraz kierunek, w jakim pojedziemy, no to będzie który pierwszy wybierzemy, jak wcisnę w takiej kolejności. Jedziemy w dół. Winda jest po lewej, przeciwwagę po prawej. Nie? Jak teraz wcisnę jeszcze szybko parter, to co się stanie? Też pojechała w dół, no bo już sobie ten kierunek obrała, ona leci do skutku
aż wszystkich nie zrealizuje, absolutnie to sterowanie na przekaźnikach nie pamięta kto kiedy wcisnął, widzi, że jest jeszcze wciśnięte w daną stronę, jedzie, jak już nie ma po co jechać, dopiero wtedy zawraca. Także możemy sobie jeszcze pojechać na przycisk w kabinie na samą górę, przycisk z korytarza jest tu wyżej, nie chcę szyby zdejmować. Tu są przekaźniki pomocnicze. Te są do tego, żeby ten rejestr prawidłowo pracował, bez niego no to trzeba się znać na obwodach przekaźnikowych. To wtedy to jest jasne, po co to jest. To jest sterowanie 13004, więc tu dochodzą takie przekaźniki pomocnicze jeszcze, których najczęściej zwykle nie ma w tym najpopularniejszym sterowaniu, ale w zasadzie działa podobnie. I tutaj też jest parę przekaźników sterujących. W tym między innymi gdzieś tu jest ukryty przekaźnik 527, to jest ten. I tu chyba jest D. Niestety nie widać przez brudną szybę. Odpowiedzialny za zatrzymanie. I on sobie zadziała w momencie, kiedy mamy się zatrzymać na wezwanie. Teraz widzimy, ktoś wsiadł do windy, jedzie. Nie, nie jedzie. Szczerze mówiąc, nie wiem dokąd teraz jedzie. W tym momencie dojechała nam na... Może jechała, nie widać dobrze. Pojechała nam na parter. Ktoś jedzie na 9 piętro teraz. Nacisnął przycisk, dojechał. Nawet słychać, jak się tam szamota. Ta winda powinna być widoczna. I jedzie na parter z powrotem. To co tak cały czas cyka, to są dwa przekaźniki tutaj od fotoimpulsatora, które powtarzałem jego przesłonki i przełączałem na te piętra, wyznaczałem miejsce, gdzie ta winda zwalnia i takie tam koło zamachowe silnik. Silnik cichobieżny, przynajmniej reduktor, luzownik, koło cierne, tutaj jedno pojedyncze, już na rozstaw kabiny przeciwwagi, na wymiar można powiedzieć, pytanie czy koło na wymiar, czy winda na wymiar, bez przeciwwagi, niski podest. I ciekawe rozwiązanie, gdzie na jednej ramie mamy aparaturę sterową, kiedy normalnie zwykle stoi w ten sposób, jest oczywiście już z innej podobnej, która ustąpiła miejsca wynalazką XXI wieku, ale chodzi mi o to, że jak ten stojaczek tu se stoi, tak normalnie ta aparatura sterowa powinna stać. Tutaj ta aparatura, żeby się do niej od życi strony dostać, to ma śrubkę, śrubkę odkręcamy, zawiasik, można sobie to wtedy chodź na bok i tam grzebać w połączeniach między przekaźnikami. Co tu jeszcze możemy pokazać? To chyba wszystko. Dawaj na parter. Jak silnik pracuje. Pokażę, jak luzownik się zaciska po zatrzymaniu. Wiatr wieje z silnika, ciepłówko, bo go trochę nagrzałem. I proszę bardzo, i zahamowano. Nie, spokojnie, silnik się nie spali, ma zabezpieczenie termiczne, się zagrzeje, to nie ruszy. W trakcie jazdy się nie zatrzyma, ale nie ruszy, jak jest za ciepły. Poczekam, stygnie, pojedzie. Proszę bardzo, odhamowany jedzie. Dziękuję, pozdrawiam.